piątek 10 marca prezydent Świdnicy Beata Moskwa-Słaniewska podpisała umowę z instytucją pośredniczącą aglomeracji wałbrzyskiej, dzięki której miasto otrzyma 2,5 miliona złotych dofinansowania na modernizację żłobka nr 1 w Świdnicy. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jest to już druga umowa podpisana w tym roku z ZIT aglomeracji wałbrzyskiej. Wartość całości zadania zaplanowana jest na kwotę ponad 3 milionów złotych. Budynek poddany zostanie termomodernizacji, przebudowana zostanie wewnętrzna infrastruktura, czyli instalacje gazu, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, hydrantowa, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. W ramach prac budowlano-remontowych planuje się m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i wymianę stolarki zewnętrznej. Obiekt doposażony zostanie w windy towarowe, sprzęty kuchenne i przybory sanitarne. Przebudowany zostanie również plac zabaw. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług na terenie Świdnicy na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3. Modernizacja infrastruktury żłobka to również stworzenie szansy na uczestnictwo w zorganizowanych formach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom niepełnosprawnym poprzez dostosowanie tego typu placówek do ich potrzeb. Jednocześnie prezydent miasta uspokaja, że na czas remontu żłobek funkcjonować będzie w budynku zastępczym, by nie pozbawić rodziców możliwości korzystania z usług opiekuńczych. Remont rozpocznie się w pierwszej połowie 2018 roku i potrwa około roku.